Nagrody Kisiela 2015 Tygodnika Wprost. Dobry wieczór Państwu. Człowiek jest jak wtorek. Dzisiaj jest, jutro go nie ma. A mimo to nie należy rozpaczać. Wtorek jest dniem, a dzień i wieczność sąsiadują ze sobą bliżej niż rok i wieczność. Tak pisał patron dzisiejszego spotkania. A ja witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w sali balowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Witam widzów programu Drugiego Telewizji Polskiej. To jest gala przyznania Nagród Kisiela za rok 2015. Proszę Państwa, już za chwilę dowiemy się, komu przypadnie w udziale to zaszczytne wyróżnienie za działalność na polu polityki, na polu biznesowym, na polu przedsiębiorczości i na polu publicystyki w ubiegłym roku. Ale może warto wspomnieć, tak jak powiedziała jedna z laureatek przyjmując tę nagrodę, że Nagroda Kisiela to rodzaj pasowania na rycerza. Tygodnik Wprost przyznaje Nagrody Kisiela od 25 lat. To na jego łamach publikował Stefan Kisielewski już od końca lat 80. Tam również ukazywały się teksty, które dotyczyły reform, przemian gospodarczych i politycznych w naszym kraju. Często były to recenzje słynącego z przekory Kisiela. Chciałabym, zanim przejdziemy do nagród, abyśmy teraz wszyscy przypomnieli sobie sylwetkę tego niezwykłego człowieka, Stefan Kisielewski. Byłem zawsze zafascynowany jego umysłowością. I te rozmowy były dla mnie pokarmem intelektualnym. Był niewątpliwie jedną z najbarwniejszych polskich osobistości świata kultury i niekwestionowanym autorytetem moralnym dla wielu rodaków. Przez swoje felietony zwłaszcza stworzył on pewną szkołę myślenia o rzeczach polskich, myślenia odważnego. Stefan Kisielewski to prawdziwy człowiek renesansu, pisarz, kompozytor, felietonista i niepokorny wobec komunistycznej władzy. Ja jestem pełen podziwu dla Stefana, dla jego potyczek z cenzurą, który zawsze wychodził zwycięsko. Kisiel od początku istnienia pisma był felietonistą Tygodnika Powszechnego. Z ubocza, z łamów Tygodnika Powszechnego szydził z władzy, a jednocześnie prorokował, co będzie. W lutym 1968 roku podczas posiedzenia Związku Literatów Polskich Stefan Kisielewski nazwał cenzurę dyktaturą ciemniaków. Wtedy władza poczuła się obrażona, a na głowę Kisiela posypały się gromy. Jest rzeczą jasną, że jego ideałem jest restauracja Polski burżuazyjnej antyradzieckiej. W efekcie Kisielowi na kilka lat zakazano pisania felietonów do Tygodnika Powszechnego. Pod licznymi pseudonimami pisał również książki o tematyce politycznej. Są takie osobistości, takie osoby, które tworzą łączki pomiędzy jednym a drugim pokoleniem. Jest też autorem wielu utworów muzycznych. A jak mawiali o nim przyjaciele, był również bardzo skromnym człowiekiem. Jednak to Kisiel z właściwym tylko sobie poczuciem humoru i przewrotnością twardo mówił prawdę w czasach PRL-u. Jego podtrzymywanie nas na duchu i jego odwaga były tak niezwykłe, że chyba zasługują one na jak najgorętszą wdzięczność. Proszę Państwa, wspomnieliśmy już o przekorze Kisiela, ale miał też inną cechę. To była przenikliwość, to była dalekowzroczność, którą chyba rozumiemy do dzisiaj, ale której być może wtedy jego współcześni nie rozumieli. Dlatego być może pierwsi kandydaci do Nagrody Kisiela, wybrani przez samego Stefana Kisielewskiego, to były nazwiska nieoczywiste, to były często nazwiska kontrowersyjne. Zresztą przez następne 25 lat istnienia tej nagrody bywało tak bardzo często. O nagrodach Kisiela trochę więcej powie Państwu teraz Michał Maciej Lisiecki, wydawca Tygodnika Wprost. Zapraszam serdecznie. Dystyngowani goście, przyjaciele,
Szanowni widzowie, nagrody Kisiela to nagrody niezwykłe. Zawsze nieprzewidywalne, zawsze niebywale zaskakujące, zawsze kontrowersyjne. I tak było przez lata. Tak było również, kiedy przyszło mi rozpocząć wydawanie tygodnika Wprost, to przyznam, że mimo, że był on w tarapatach finansowych i mieliśmy wiele trudności, żeby przywrócić ten tygodnik do życia, to tym prawdziwym wyzwaniem było przywrócenie właśnie nagród Kisiela. Kiedy po wielu rozmowach, wielu telefonach do kapituły, która dzisiaj liczy już blisko 70 osób, w wielu słowach nie, nadal się nie zgadzamy, ale finalnie udało nam się spotkać kapitułę Kisiela i wydawało się, że ta ceremonia wyboru już przebiegnie sprawnie i rozpoczęliśmy procedowanie, to również jeden z prawników powiedział: nie, jeszcze przecież nie było formalnej zgody, jeszcze redakcja Wprost musi nas poprosić o kolejną możliwość wręczania. Więc przyznam, że nagrody Kisiela były dla redakcji Wprost i są do dzisiaj niebywale trudną nagrodą, aby tak różne środowisko, tak różne osoby o skrajnych często poglądach, można rzec nie podające sobie nie tylko ręki, ale i nogi, zebrać w jednym miejscu, w jednym czasie i namówić do wspólnego głosowania. Z czasem dochodzą też wyzwania związane z wiekiem, bo jednak to jest 25 lat przyznawania nagrody. Niektórzy z laureatów nie są już z nami, a niektórym naprawdę trudno jest dotrzeć z wielu powodów i zdrowia, i logistyki z wielu zakątków Polski, więc to, nad czym usilnie redakcja pracuje i słucha również, obdzwaniając całą kapitułę, do której nie tylko niełatwo się dodzwonić, ale przekonać część z tych osób do rozmowy, będąc niezależnym tygodnikiem opinii, słuchamy, jak modyfikować, jak ulepszać tą nagrodę, jak usprawniać proces głosowania. Więc przyznam, że te wszystkie wyzwania sprawiły, że my cierpliwie, nawet naszych przeciwników, oponentów i tych, którzy nas nie lubią, ankietujemy, wysyłamy pytania, tworzymy listę laureatów, która również sama w sobie jest kontrowersyjna, bo tą listę pozwalamy również tworzyć internautom, czytelnikom, tym, którzy Kisiela kochali. I w tym roku ta lista również była kontrowersyjna, bowiem w nominacjach miałem przyjemność znaleźć się ja osobiście jako wydawca i mało tego redaktor naczelny tygodnika Wprost Tomasz Wróblewski, więc oczywiście to nie tygodnik Wprost tworzy listę nominowanych, więc jest ona niebywale kontrowersyjna. My staramy się, czy odpowiadamy za proces organizacji tej nagrody i pozwalamy, dopuszczamy, rozumiemy te kontrowersje. Po długim wyborze laureatów czekał nas niełatwy proces wyboru, głosowania nad kandydatami i znowu proces namawiania laureatów, aby oddali swój głos. Więc długo trwały te głosowania, wiele telefonów, wiele spotkań, wiele prób. Po raz kolejny próba wyłamania się i stworzenia kolejnych wehikułów, które miałyby to wręczać nagrodę Kisiela zamiast redakcji tygodnika Wprost, która, przypominam, jest tylko organizatorem formalnym i starającym się tym, aby ten okrągły stół, który według Kisiela również był kanciaty, aby jednak mógł się zebrać i oddać te swoje głosy. Więc ja mam już przyjemność znać nazwiska laureatów. Niewątpliwie będą one również, laureaci będą również kontrowersyjni, jak w latach ubiegłych. Tym razem udało nam się wbrew tradycji utrzymać te nazwiska, myślę, do końca i spekulacji niewątpliwie jest wiele. Ale najważniejsze w tym wszystkim nie tylko jest to, aby być trochę niepokornym, płynąć pod prąd, ale jednocześnie kierować się chyba tym, czym kierował się Kisiel. Niewątpliwie sercem, ale i rozumem. Bo emocje trzeba odkładać na bok i decydować wedle wartości, które się ceni, które cenił Kisiel, do których my jako redakcja Wprost często się odwołujemy i na których bazujemy. Więc takie są dzisiejsze wybory. Niewątpliwie kontrowersyjne, ale zostawiamy już to w rękach laudatorów, którzy powiedzą, jakie przesłanki leżały u wyboru tych osób, nazwisk i w słowach osób nagrodzonych. Więc myślę, że będzie ciekawie dzisiejszego wieczoru. Nie sposób dzisiaj również nie wspomnieć o jednej istotnej rzeczy, trochę smutnej. Oczywiście po raz kolejny smutny dzień dla Europy. Mowa o Brukseli i dzisiejszych wydarzeniach z poranka. Natomiast myślę, że patrząc słowami Kisiela i tym, jak rozumował, to dobrze, że Polska ma swoje własne zdanie, swój własny rozum, kieruje się emocjami i rozumem,
rozumie, że z jednej strony należy pomagać i humanitaryzm jest bardzo istotny, ale jednocześnie dbanie o własną tożsamość narodową i czynienie mądrych kroków, a nie tych emocjonalnych i raptownych i będących w interesie niewielu tylko krajów, nie jest rozsądne, więc myślę, że w tym dniu również warto przytoczyć tą sytuację i o niej pamiętać. My zobaczmy, jakie są wybory kapituły. Były niełatwe, było kontrowersyjnie. Czekamy na werdykty. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, panie prezesie. Proszę państwa, jedno jest pewne. Laureaci Nagrody Kisiela to osoby wytrwale dążące do celu. Osoby, które wciąż chcą się samodoskonalić. To nie są ludzie, którzy osiadają na laurach, którzy lubią odcinać kupony od swojej popularności. Taką osobą jest też artysta, który uświetni ten wieczór. Drodzy państwo, jego głos zna cała Polska. Mógłby właściwie śpiewać ciągle to samo, a tymczasem on wydał kolejną znakomitą płytę. Wystąpi teraz przed państwem z piosenką Teatr uczy nas żyć. To jest piosenka do słów Jacka Korczakowskiego, piosenka, która powstała specjalnie na finał jedynego polskiego wodewilu, Żołnierz Madagaskaru w reżyserii Krzysztofa Kolbergera. Muzyka i wykonanie Zbigniew Wodecki. Patrz, oto teatr. Przyszedłeś, boś chciał, bo tu mądrzej lub chociaż zabawniej. Bo wiadomo, kto gra, z kogo śmiech, nad kim łza i że nic się nie stanie naprawdę. Nam wolno rolę odegrać i wyjść. Nie musimy zabierać jej w życie, mylić jawy i słów. To jest teatr i tu kłamstwo swoje granice zna. Nie zna granic, patosu ni blagi. Triumfuje tardzi, oklaskuje kto żyw. Nikt do królu nie krzyknie, że nagi. Lecz co jest grane, czy dramat, czy skecz, czy tragedia, czy farsa, któż spada? Wiem jak mało kto, że odróżnia je to, w której chwili kurtyna opada, kurtyna opada. Patrz, oto teatr, przyszedłeś, boś chciał, bo tu mądrzej lub chociaż zabawniej, bo wiadomo, kto gra, z kogo śmiech, nad kim łza i że nic się nie stanie naprawdę. Nam wolno rolę odegrać i wyjść. Nie musimy zabierać jej w życie, mylić jawy i snów. To jest teatr i tu kłamstwo swoje granice zna, bo ten teatr to nas nie zna granic, patosu i blagi. Triumfuje tardzi, oklaskuje kto żyw. Nikt do królu nie krzyknie, że radzi. Lecz co jest grane, czy dramat, czy skecz, czy tragedia, czy farsa, któż spada? Wiem jak mało kto, że odróżnia je to,
Zbigniew Wodecki. Państwo na pewno wiedzą, Kisiel był także kompozytorem, był krytykiem muzycznym, o muzyce potrafił pisać jak mało kto. Myślę, że byłby dzisiaj zadowolony, mogąc posłuchać Zbigniewa Wodeckiego, który jeszcze pojawi się przed Państwem na tej sali tego wieczora. Przed 25 laty nagrody Kisiela dostali pierwsi nominowani, pierwsi kandydaci i przez ten czas otrzymało je ponad 70 osób. Tylko raz, w ubiegłym roku, nie przyznano nagrody w kategorii polityk za rok 2014. Większość kapituły uznała, że nikt nie zasługuje na to wyróżnienie i to już na etapie nominacji. Zresztą była to konsekwencja wczesnego założenia kapituły, że nagroda ta nie będzie przyznawana wyłącznie za skuteczność wyborczą. Przed nami kategoria polityk. Nagroda Kisiela 2015. Polityk. W tym roku, o ile mi wiadomo, takich wątpliwości nie było. Było mnóstwo kandydatów i trudny wybór. Ale więcej o tym powie Państwu teraz redaktor naczelny Tygodnika Wprost, Tomasz Wróblewski. Tak, to prawda. W zeszłym roku miałem znacznie łatwiejsze zadanie powiedzieć, dlaczego nie przyznajemy Nagrody Człowieka Roku. W tym roku przydała mi bardzo zaszczytna rola, ale niezwykle trudna, bo muszę wygłosić laudację człowieka, który miał chyba najwspanialsze przemówienie w historii Sejmu III RP, czyli ciężko będzie mi się zmierzyć z tym talentem. To było przemówienie, gdzie słowa były przepojone dumą narodu, płomieniem patriotycznych aspiracji, a jednocześnie wizji mądrzejszej, ale dalej zjednoczonej Europy. I tak naprawdę te słowa i te wartości, które pojawiły się wtedy w tym przemówieniu, które jeszcze raz sobie przeczytałem, byłyby pewnie najlepszą laudacją. Tak wspaniale wpisuje się zarówno życie tegorocznego laureata, jak i to przemówienie w to, o czym pisał Kisiel, o tej intelektualnej przekorze, o której już dzisiaj mówiliśmy, o tej przekorze, która jest instynktem samozachowawczym naszego narodu. Ten intelektualny niepokój, przekorne do bólu prawdziwe oceny rzeczywistości, tej rzeczywistości sprzed 89 roku i tej po 89 roku, bo nie wszystkim udawało się zachować ten bilans. To budowało to niezwykłe życie tegorocznego laureata. Człowieka nigdy do końca zadowolonego z siebie i ze świata dookoła niego, nigdy nie uznającego kompromisu z lepszym złem. Człowiek legenda, możemy pewnie tak powiedzieć, chociaż często używaliśmy tego bardziej jako wytrychu, kiedy nie wiedzieliśmy, co mówić o ludziach, a to na pewno nie jest, proszę Państwa, ten przypadek. To prawdziwa postać, człowiek z krwi i kości, człowiek, którego nie trzeba ozdabiać na pewno pompatycznymi zwrotami, przymiotnikami, zapewnieniami o jakiejś wyjątkowości. To człowiek, który szedł na prawo, kiedy wszyscy szli na lewo. Był zawsze tam, skąd większość chciała uciekać. Podawał rękę bitym, prześladowanym, zaszczutym. Podawał rękę każdemu, kto miał odwagę mówić i robić to, co podpowiadało mu serce. Kiedy inni szukali schronienia w obcej literaturze, on zgłębiał naturalne prawa fizyki kwantowej. Kiedy aktem odwagi było postawienie byle mojego znaczka Solidarności na ścianie, on wypisywał na murach całe wersety antykomunistycznej prozy. Kiedy inni marzyli o imigracji i wykradali się z kraju, on przeciwnie, wkradał się z powrotem do kraju. Jakby dziwnie to nie zabrzmiało, uciekał z deportacji. Kiedy apelowano i tłumaczono nam, że lepiej nie igrać z ogniem i nie podnosić tabu sowieckich wojsk w Polsce, nasz laureat nie tylko podnosił tym tabu, ale również pisał po rosyjsku odezwy do żołnierzy wojsk okupujących. Kiedy wielu mówiło o konieczności biernej opozycji, on tworzył Solidarność Walczącą i zręby wolnej, prawdziwie wolnej Polski. Kiedy inni zasiadali przy okrągłym stole, on dalej wskazywał na
ostre kanty tego stołu. I znowu, cytując nieocenionego Kisiela, powiem, wyznawał zasadę, że poprawianie prawdy to tylko randka z kłamstwem. Dlatego już w wolnej Polsce nie rozumiał paktowania z ludźmi poprzedniego reżimu, a później, kiedy inni zaklinali wyłącznie wolny rynek i obcy kapitał, on mówił o gubieniu godności człowieka, zwykłych ludzi. O tym też pięknie powiedział w tej mowie inauguracyjnej, którą już wspomniałem i chciałbym to dla Państwa przeczytać. Na co dzień widzimy bezprawie, draństwo i rozpacz. Rządzą ci, co mają pieniądze i siłę. Ludziom potrzeba uczestnictwa, możliwości wypowiadania się i możliwości udziału i decydowania o swoim kraju. Takie są nasze cele, takie będą nasze czyny. Szanowni Państwo, mam wielki zaszczyt zaprosić do nas laureata tegorocznej Nagrody Kisiela, pana marszałka seniora Sejmu, pana doktora Kornela Morawieckiego. Bardzo dziękuję za ten ogromny zaszczyt organizatorom kapitule. No, powiem parę słów takich na ten dzisiejszy dzień, bo jesteśmy w takim szczególnym czasie i zacznę, jak to za czasów królowej Wiktorii, pewien brytyjski oficer mówi do Hindusa: u was nie ma fortec, wasz kraj jest bardzo łatwy do podbicia. A Hindus mu odpowiada, że naszą fortecą jest kultura, a tej jeszcze nikt nie pokonał. Gdzie są fortece Europy? No mamy olbrzymie fortece naziemne, podziemne, mamy czołgi, lotniskowce, rakiety. No ale dlaczego mimo tych fortec tak łatwo poddajemy się najazdowi nowoczesnych Saracenów, tych uchodźców z Azji, z Afryki, którzy tutaj bezkarnie nas nachodzą i czują tą naszą pustynię, pustynię religijną, czują ubożenie naszej kultury. Bo mamy literę prawa, europejskiego prawa, według którego orzekamy, ale w dużym stopniu straciliśmy taką duchową siłę narodów, zagubiliśmy Boga i trochę tak przypominamy Rzym, który dał światu język, dał światu prawo, ale stracił moralność. Nam, Europie, chrześcijaństwo tchnęło wartości. No, szanowny patron mojego wyróżnienia, Stefan Kisielewski, tak przenikliwie i znakomicie rozumiał zagrożenia, jakie płyną z komunizmu, z faszyzmu, z realnego socjalizmu. A czy dostrzegał spustoszenie, które może wystąpić z powodów współczesnego liberalizmu? Czy może dostrzegał tą pustkę, która nad nami wisi? No, próbujemy temu zaradzić. Elity starają się zaradzić tym najazdom cywilizacyjnym na Europę, ale czy to wystarczy dawać miliardy dolarów Turkom, Libańczykom? Czy to wystarczy? Taką poważną twierdzą europejską,
nie do zdobycia, niezniszczalną, to jest nasza kultura. My Polacy, my niedawno daliśmy Europie tą swoją solidarność. No teraz naszym wspólnym zadaniem, naszym wspólnym obowiązkiem jest obrona, pielęgnowanie i rozwijanie bezcennego dziedzictwa europejskiej kultury, europejskiego ducha, europejskiej myśli. Bardzo Państwu dziękuję. Gratulujemy serdecznie, laureat Nagrody Polityk. Bardzo dziękuję za wyróżnienie, za okres. Polityk roku 2015, Nagroda Kisiela dla Kornela Morawieckiego. Nie. Jesteście Państwo, jesteśmy razem częścią tej wielkiej kultury. Bardzo dziękuję Państwu za to. Nagroda Kisiela 2015. Przedsiębiorca. Proszę Państwa, pieniądze szczęścia nie dają, ale każdy z nas chce to sprawdzić osobiście. Tak pisał Kisiel, a jego nagrodę w tej kategorii co roku otrzymują przedsiębiorcy, którzy są doceniani przede wszystkim za swoją działalność biznesową, ale także za to, że coraz częściej stają się nieformalnymi ambasadorami naszego kraju w świecie gospodarki, w świecie wielkich pieniędzy. Także za to, że będąc przedsiębiorcami niejednokrotnie działają w interesie publicznym. To bardzo pojemna kategoria. Laureatami Nagrody Kisiela w kategorii przedsiębiorca byli do tej pory między innymi Sobiesław Zasada i Krystyna Janda, dr Irena Eris, Janusz Lewandowski czy wreszcie Ryszard Florek i Wojciech Trzciński. W tym roku, proszę Państwa, nagrodę otrzyma człowiek, który dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości położył niemałe zasługi, a jednocześnie jest bodaj najmłodszym laureatem tego wyjątkowego wyróżnienia. O laudację poproszę pana Jana Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, prezesa Związku Piłsudczyków. Zapraszamy serdecznie. Szanowny panie premierze, szanowny panie marszałku, drogie panie, szanowni panowie. Wypada zacząć od cytatu z Kisiela. Kluczem do wielkości i potęgi państwa jest wielkość i potęga jego gospodarki. Bez niej o silnej pozycji Polski w Europie można tylko marzyć. A znów nie da się zbudować silnej gospodarki, gdy przedsiębiorstwa nie są prywatne, bo państwowa własność zawsze jest mniej efektywna, mniej nowatorska, mniej innowacyjna. To zwykł powtarzać, jak powiedziałem na wstępie, z godną podziwu regularnością niemal przez całe życie Stefan Kisielewski. Przypomniał o tym niedawno na łamach Tygodnika do Rzeczy pan redaktor Piotr Gabriel, współtwórca Nagrody Kisiela, który z patronem dzisiejszego wieczoru dziesiątki godzin rozmawiał. Dlatego jestem przekonany, drodzy Państwo, że pod tym wyborem Kisiel podpisałby się obiema rękami. Dzisiejszy laureat w kategorii przedsiębiorca, choć przedsiębiorcą w tradycyjnym rozumieniu tego słowa nie jest, jak mało kto przyczynił się do rozwoju polskiej gospodarki. Sam siebie ogłosił kiedyś społecznym ministrem przedsiębiorczości. Jak mówi, jego marzeniem jest, by Polska była liderem na świecie, jeśli chodzi o startupy i aby udało nam się stworzyć 3 globalne firmy na miarę Skype'a. Na twórcach Skype'a jego projekt już zrobił wrażenie. W ciągu kilkunastu lat działalności przyczynił się do powstania rekordowej liczby ponad 2000 firm.
A zaczynał od tego, że jako bardzo młody człowiek, dziś nadal jest młody, jak tutaj zostało powiedziane, najpewniej jest najmłodszym laureatem Nagrody Kisiela, zastanawiał się nad tym, jak rozpocząć biznes bez towarzyszącej temu biurokracji. I tak powstał akademicki inkubator przedsiębiorczości. Miejsce, do którego ludzie mogą przyjść, postawić laptopa na biurku i zacząć biznes, nie martwiąc się o resztę. Dzisiaj akademickie inkubatory przedsiębiorczości działają już w ponad 20 miastach w Polsce, dając tysiącom młodych ludzi możliwość sprawdzenia ich biznesowych pomysłów. Z tych inkubatorów urodziło się ponad 2000 firm. Ale Polska to za mało. Nasz dzisiejszy laureat nie tylko przyłożył rękę do sukcesu wielu młodych przedsiębiorców. Od blisko 2 lat wraz ze swoimi współpracownikami tworzy sieć akceleratorów biznesu Business Link Poland. To największa taka sieć w Europie, z której korzysta blisko 1000 przedsiębiorców. Business Link to nie tylko kreatywne miejsca pracy, ale przede wszystkim dostęp do najlepszych mentorów w Polsce oraz możliwość globalnej ekspansji firmy w Dolinie Krzemowej, Szanghaju, Londynie. W grudniu 2015 roku ruszył Business Link na Stadionie Narodowym w Warszawie. Szanowni Państwo, za wiarę w polskiego ducha przedsiębiorczości, za stworzenie unikalnej sieci polskich przedsiębiorstw, za działanie na skalę globalną i wreszcie za społeczny i edukacyjny walor działalności, Nagrodę Kisiela w kategorii przedsiębiorca otrzymuje twórca akademickich inkubatorów przedsiębiorczości i Business Linków, lider projektu Polska Przedsiębiorcza, pan Dariusz Żuk. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję. Bardzo trudno jest powiedzieć coś po takim przedmówcy. Chylę czoła, panie marszałku, przed pana dokonaniami. Mam nadzieję, że kiedyś będzie mi dane osiągnąć podobne. Szanowni Państwo, panie premierze, chcę przede wszystkim podziękować. Jeżeli to jest nagroda, to nagroda nie tylko dla mnie, ale dla wielu, wielu, nawet setek ludzi, którzy przez te 10 lat działalności inkubatorów funkcjonowali z nami. Jest na sali Jacek Aleksandrowicz, Mariusz Turski, moi wspólnicy. Ja chcę powiedzieć, że ta idea Nagrody Kisiela jest mi bliska. Wczoraj trochę o tym czytałem i popatrzyłem na to pójście pod prąd. Słuchałem wczoraj tryptyku rzymskiego, posłuchałem słów papieża, który powiedział, jak chcę znaleźć źródło, właśnie idź pod prąd, idź do góry i szukaj tego źródła. I wydaje mi się, że te słowa są mi bliskie, są bliskie startupom. 15 lat temu szliśmy pod prąd, bo mówiono nam, że nie da się w Polsce zmienić prawa. Stworzyliśmy projekt ustawy, w Sejmie 15 posłów ten projekt ustawy podpisało i wprowadziliśmy obniżenie ZUS-u dla startujących firm przez pierwsze 2 lata. Później tak samo było z inkubatorami. Zobaczyliśmy ranking Singapuru i mówimy, dlaczego Polska ma nie być pierwsza, tak jak Singapur na świecie. Więc zrobiliśmy sieć inkubatorów, w których nie trzeba rejestrować firmy, nie ma ZUS-u. Można przyjść w przeciągu 5 minut, założyć firmę i działać. I takich startupów było 10 tysięcy do tej pory w 60 inkubatorach w całym kraju. I to było pójście pod prąd, bo ludzie mówili, przecież każdy was oszuka, faktury jakieś na was, ktoś wystawia i tak dalej. Proszę mi wierzyć, że z tych 10 tysięcy firm był promil tych, którzy robili coś nie fair. Większość Polaków jest uczciwa i chce robić naprawdę super i świetne rzeczy. Robi to z pasji, z marzeń i z przekonania.
Później był fundusz seedowy, który tak samo wyszedł z pewnego pójścia pod prąd. Ludzie mówili, bardzo trudno jest o kapitał w Polsce 7 lat temu. Umowy są skomplikowane. Nikt nie daje prostego kapitału. My zrobiliśmy prosty model. 100 tysięcy złotych za 15% udziałów. Prosta umowa. Znowu wszyscy mówili, oszukają was, uciekną z pieniędzmi. To się nie stało. Mieliśmy jeden przypadek na 107 inwestycji tego typu, a 106 inwestycji to są naprawdę świetne projekty od Łazika Marsjańskiego poprzez Glow, Kupony.pl, Sidely czy wiele, wiele innych projektów, które dzisiaj są warte nawet 80 razy tyle, ile my zainwestowaliśmy pieniędzy parę lat temu. Trzeci brand Business Linki to było to samo, pójście pod prąd. Ja zawsze mówiłem o tym, nie inwestujmy bardzo dużo pieniędzy na przykład w nierentowne instytucje. 4 miliardy złotych 6 lat temu mówiliśmy o tym, dzisiaj jest lepiej, ale 4 miliardy złotych w parki technologiczne, stojące często puste i posiadające tylko mury. Mówimy, zrobimy to lepiej. Zrobimy sieć, która będzie nie tylko dawała biura, ale będzie dawała usługi, będzie dawała wsparcie firmom i będzie dawała im szansę na globalne wyjście. Nie wiem, czy dzisiaj to się udało, ale staramy się. Ponad 800 firm skorzystało z Business Linków, 11, a tak jak było powiedziane, miesiąc temu otworzyliśmy największy w tej części Europy akcelerator na Stadionie Narodowym. I tak było z ostatnim naszą inicjatywą polsko-przedsiębiorczą. Ja kiedyś rozmawiałem z jednym z byłych premierów, który powiedział na moje hasło, że potrzebna jest Polsce wizja. Potrzebna jest wizja, tak jak pan marszałek powiedział, ten premier powiedział, jaka wizja? Wizja się sama stworzy. Ja mówię, wizja się nigdy nie stworzy sama, zróbmy ją. Stworzyliśmy projekt Polska Przedsiębiorcza, który pokazuje, że wizja Polski to nie powinna być wizja Polski stadionowej, autostradowej, bo to jest środek do realizacji celu. Wizją Polski powinna być właśnie ta gospodarka, o której mówił twórca tej nagrody. To jest gospodarka, to są startupy, to jest wizja Polski silnej na arenie, międzynarodowej, to jest wizja Polski, która korzysta z tych doświadczeń, które mamy, bo mało kto wie, że Patek, Henry Lloyd czy wiele, wiele innych brandów to są Polacy, którzy za tym stoją. Więc stworzyliśmy system i stworzyliśmy program, który ma stworzyć z Polski lidera do 2020 roku na arenie światowej. Chcę bardzo podziękować za tą nagrodę i powiedzieć, że traktuję to nie jako nagrodę, ale jako pewne wyzwanie, jako pewną zachętę do tego, że warto się bić, bo mamy o co i myślę, że będę się bił cały czas o te wartości, które są nam bliskie. Dziękuję bardzo. Dariusz Żuk. Gratulujemy serdecznie. Nagroda Kisiela 2015. Publicysta. Jeszcze taka złota myśl Kisiela. Niektóre systemy pojęć, wyglądając na poglądy, są w istocie namiętnościami. Błędem jest przemawianie do nich językiem poglądów. Namiętności można zrozumieć, wyperswadować lub zwalczyć tylko za pomocą innej namiętności. Przekonują nas o tym na co dzień laureaci Nagrody Kisiela w kategorii publicysta. Nagroda ta przez 25 lat trafiała głównie w ręce dziennikarzy, publicystów ekonomicznych, publicystów politycznych, ale także ekonomistów i satyryków. O ile mi wiadomo, w tym roku wśród nominowanych pojawiło się wiele nowych nazwisk, ale więcej o tym redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy, Paweł Lisicki. Zapraszam. Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, o dzisiejszym laureacie można przeczytać różne rzeczy. Dla jednych jest kontrowersyjny, dla innych nieobliczalny, dla trzecich wreszcie genialnie opisuje i puentuje rzeczywistość. Kiedy sam szukałem najlepszego określenia dla tego, co robi i mówi i pisze dzisiejszy laureat, stwierdziłem, że najlepszym określeniem będzie realista. Tak o znaczeniu tego pojęcia mówił przed laty patron nagrody Stefan Kisielewski. Jestem realistą, twardo stąpam po ziemi, zatem zawsze wszystko staram się poznać, nawet gdyby miało to być dla mnie niemiłe. Oswoiwszy się zaś, próbuję powściągnąć emocje, więc także strach. Stan zagrożenia raczej mnie mobilizuje, skłania do refleksji.
Słowa te Kisiel wypowiedział, komentując obłąkanie inteligencji marksizmem. Lata mijają, mody się zmieniają, ludzkie szaleństwo, tchórzostwo, koniunkturalizm i konformizm trwają. Dlatego tak ważni są ludzie, którzy z nimi, z tymi przypadłościami stadnego, posłusznego myślenia potrafią walczyć. Przekuwać nadęte balony, zadawać niepostawione pytania, spierać się o rzeczy już rozstrzygnięte, wskazywać na to, że opinia powszechna bywa usankcjonowanym banałem, a strach przed rzeczywistością skrywany jest za fasadą politycznej poprawności. Mówić i myśleć to, co inni, dostosowywać się i podążać w jednym kierunku – to właśnie największe zagrożenie współczesnej, masowej demokracji. Często wiele głosów śpiewa na tę samą nutę, a za pozorną różnorodnością kryje się monotonna jednolitość. Temu właśnie stawiają czoła realiści, ludzie, którzy nie uznają takich twierdzeń jak tak trzeba, nie da się inaczej, wszystko wiadomo. Ci, którzy odwołując się do własnego doświadczenia, do zdrowego rozsądku, do tego, co widzą i słyszą, szukają dziury w całym i zmuszają leniwą, bezrefleksyjną opinię publiczną do zastanowienia. Taki właśnie realizm jest, mniemam, najważniejszą cechą dzisiejszego laureata. Garść przykładów, która pozwoli już Państwu odgadnąć, mam nadzieję, o kogo chodzi. Kiedy większość komentatorów zachwycała się nad pokojową, rzekomo rozsądną polityką prowadzoną przez Baracka Obamę, dzisiejszy laureat pytał, dlaczego laureat pokojowej Nagrody Nobla w ciągu 3 lat zbombardował 6 niezależnych państw? I dlaczego Ameryka pod jego rządami, miast stabilizować świat, wprowadza w tym świecie chaos? Dobre pytania, prawda? Szczególnie dobre, kiedy dzisiaj patrzymy, jak ta polityka sprawdziła się w Syrii na Bliskim Wschodzie. Ba, dzisiejszy laureat na długo przed wszystkimi potrafił dostrzec to, o czym wówczas nikt nie śmiał mówić. Ameryka, pisał, traktowała nas nonszalancko od czasów Pułaskiego. Przed wszystkimi innymi przewidział, czym zakończy się arabska wiosna ludów i widział zagrożenie, jakie dla Zachodu miał wzrost liczebności imigrantów muzułmańskich. Na szczęście jedna z jego przepowiedni jeszcze się nie sprawdziła, ale warto ją przytoczyć właśnie dziś, w dniu serii barbarzyńskich ataków terrorystycznych w Brukseli. Cytuję, świat islamski chce dorwać się do broni nuklearnej za wszelką cenę. Wystarczy posłuchać przemówień duchownych w meczetach w Syrii, Palestynie, Iranie czy Europie, by zrozumieć, że kiedy tak się stanie, fundamentaliści islamscy nie będą obwiązywać się wokół pasa Semtexem i wbijać samoloty w symbole Zachodu. Gdzie indziej zaś stwierdził, Europa otworzyła granice i wpuściła islam do środka. Islam zwycięży bez podboju. Jeśli muzułmanie sięgają 35-40% społeczeństwa, to nie ma miejsca na argumenty. Zaczyna się dżihad. To wszystko laureat mówił we wrześniu 2013 roku, bo to jest moment, kiedy skąd pochodzi ten cytat, czyli jeszcze na długo, nim Europa drzwi swoje szeroko otworzyła. Jednak dzisiejszy laureat to nie tylko wizjoner obdarzony przenikliwym sądem. Tam, gdzie trzeba, potrafi ostro zaatakować własne środowisko. Rzecz, jak wiadomo, rzadka. W wywiadzie dla Do Rzeczy mówił przed rokiem. Większość dziennikarzy TVP to, tutaj cytat, zwykłe dupki. To, co ich trzyma na antenie, to medialno-towarzyskie kumbaja. To wszystko sądy, które pewnie większości prawicy się podobały. Ale powtarzam, realista ma to do siebie, że czasem uderza też w to, co w jego środowisku jest niemiłe, co uchodzi za oczywiste. Po prostu nie zna słowa bezdyskusyjne. Nie wierzą Państwo? Proszę posłuchać. Otóż wyłamuje się tu laureat z powszechnej w Polsce poprawności, która rozciągała się od Gazety Wyborczej po Gazetę Polską. I potrafił powiedzieć, że Polska nie musi się bać Putina, a jego sposób rządzenia Rosją nie musi oznaczać zagrożenia. Mało, to jeszcze, żeby pokazać, na czym polega naprawdę kontrowersyjność, jeden cytat. Polsce powinno zależeć na tym, żeby Ukraina była słaba, skorumpowana, skłócona i dzika, bo silna Ukraina marginalizuje Polskę. Myślę, że jeśli chodzi o kontrowersyjność, to wystarczy. Myślę, że po tym, co już powiedziałem, większość z Państwa bez trudu już wie, o kogo chodzi. Jest taka gra w ciepło, zimno. Myślę, że wszyscy żeśmy w to grali, a może nawet jeszcze z dziećmi gramy teraz. Dla tych, którzy potrzebują więcej podpowiedzi, oto i one.
Urodził się w Lublińcu, skończył Wydział Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim i Politologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, zdobył Wiktora, napisał dwie znakomite książki reportersko-publicystyczne, był najbardziej charakterystycznym i popularnym korespondentem telewizyjnym w Stanach Zjednoczonych. Ale proszę Państwa, nie chcę występować w roli Wikipedii i zarzucać Państwa masą szczegółów, które każdy może znaleźć. Powiem krótko, to najlepiej i najbardziej opowiadający o Ameryce człowiek, jakiego kiedykolwiek słyszałem. Mówi ze swadą, żywo, tak, że nie można się od niego oderwać. Jest autentyczny i bezkompromisowy, nie udaje i nie ściemnia. Łapie za serce i wstrząsa myśleniem. Tak, teraz już na pewno wszyscy wiedzą, wszyscy mogą powiedzieć gorąco. To ten, który mówi jak jest. Prawdziwy realista. Mariusz Max Kolonko. Zapraszam. Ja chętnie posłucham jeszcze. Naprawdę. Czy wy zdajecie sobie sprawę, jak bardzo jesteście szaleni? Max Kolonko dostaje nagrodę. Establishment, nowy establishment. Bije brawo. Piękne panie grzechoczą biżuterią, jak mawiał John Lennon. Więc jeżeli pozwolicie, ja nie mogę się oprzeć. No to grzechoczcie tą biżuterią chociaż w tle, no. Jeszcze jedno. W pionie. Okay. Słuchajcie, dostałem tę nagrodę chyba za Max TV, za program, w którym mówię jak jest. Ale ja nie wiem, czy wszyscy znają ten program. Ten program chodzi w sieci, on nie chodzi nigdzie, jest nigdzie niedostępny. Więc ja jestem zdumiony tym, że tutaj jestem, bo powiedzmy sobie szczerze, między nami no nie ma wielkiej miłości, takiej znowu, tak mi się wydaje. Natomiast ja myślę, że to wynika po części z faktu, że co jakiś czas w Polsce tak się dzieje, że władza urządza nam taki fikołek, że ci, którzy byli establishmentem, co kilka lat stają się antyestablishmentem, a ci, którzy byli systemowi, stają się antysystemowi. I tak to trwa. Nie wiem, czy zauważyliście, tylko się zastanawiałem, bo jeżeli to jest nagroda od systemowców, ale przecież oni nie byli systemowcami, oni byli antysystemowcami, oni są teraz systemowcami, więc jeżeli są teraz systemowcami, to gdzie są tam ci antysystemowcy, którzy kiedyś byli systemowcami, w takim razie kim jestem ja? Czy wiecie, jakie to jest szalone? To się można w tym pogubić. Więc ja mówię sobie, czy możemy się umówić, tak wszyscy dziennikarze, i to nie tylko ci, którzy tu są, to musi być niższy, albo ja muszę być wyższy. Czy to możemy się tak umówić, że my jako dziennikarze nie będziemy się dzielili na dziennikarzy systemowych i antysystemowych, tylko po prostu nie będziemy dziennikarzami establishmentu i antyestablishmentu, tylko będziemy do ciężkiej cholery po prostu zwykłymi dziennikarzami. Możemy się tak umówić dobrymi, gorszymi, ale dziennikarzami, ponieważ władza dzieli nas. Władza nas dzieli. Przez 25 lat liberalna władza dzieliła nie tylko państwo polskie, nie tylko ludzi, ale także dzieliła dziennikarzy, dając im dostęp do koryta. Kiedy to koryto się kończyło, przychodziła nowa grupa ludzi, która z tego czerpała. Tamci, którzy przestawali czerpać, wychodzili na ulicę i skandowali im hasła pod wspieraniem przez niemiecki kapitał, demokracji, złodzieje i tak dalej. I to wszystko wiecie, to się odbywa. To jest po prostu jakiś taki fenomen polskiego rynku, że ja właściwie nie wiem, kim jest establishment. On jest establishment, on był establishmentem, ale teraz on jest kimś innym. Więc ja mówię, zróbmy jedną rzecz, przysługę sobie sami i ludziom, i społeczeństwu, i bądźmy zwykłymi dziennikarzami, i aż dziennikarzami. Okay? Natomiast ja dostałem program za Mówię jak jest. Co to jest Mówię jak jest? Wiecie, co jest Mówię jak jest? Wiecie, ogląda ktoś to? Cisza. Nikt nie ogląda. Mówiłem, no tam musicie niestety wejść do internetu i zobaczyć. Pan ogląda. Pan rację. Tak jest, tak trzymać. Mówię jak jest. To jest program, który mówi jak jest. Okay? Zaczyna się to w ten sposób między innymi, że na przykład dziś w Max TV, tak się zaczyna. Dziś w Max TV dostaję nagrodę establishmentu. To jest nagroda, to jest establishment. Pytanie, co ja tu robię. Temat drugi.
Bodo, nowy polski serial wchodzi na antenę telewizji polskiej. Bodo, polski serial. 70% w trzecim odcinku, 75% listy dialogowej w języku niemieckim. Warum? Temat trzeci. No było tak, oglądaliście? Było? Tak było. Temat trzeci. Top ten państwa komentarzy. Pan będzie dawać. Okej. I na koniec powiemy o petycji, która się kręci, o ograniczenie kapitału niemieckiego w mediach na terytorium państwa polskiego. Max TV, zapraszam. I tak jedziemy. Teraz możecie bić brawo, bo teraz jest przerwa na czołówkę. Transmisja już się wyłącza. Transmisję już nam wcięło, więc teraz możemy mówić, jak jest. Więc teraz zaczynamy punkt pierwszy. Czyli powiedzmy o establishmencie. No ja mówiłem, jest coś takiego w naszych polskich warunkach, że co parę lat mamy nową grupę ludzi, która uważa się, że jest establishmentem. Że oni po prostu mają prawo do tego, żeby być w mediach i nie dopuszczają nikogo innego. Ja jakoś to przećwiczyłem na swojej skórze, dlatego że za każdym razem jakoś mnie te wszystkie przewrotki omijały. Zawsze byłem człowiekiem antyestablishmentowym, niezależnie kto tam się pojawiał. Zawsze po prostu miałem problemy z ustaleniem, kim są ci ludzie. Natomiast przyjechałem teraz do Polski, dlatego że rzeczywistości polskiej nie znam wielu z was. Natomiast przyjechałem do Polski i mówię sobie, muszę zobaczyć Polskę, jak ona wygląda rzeczywiście, nie tylko z relacji internautów, ale z tego, co ja tutaj zobaczę. Więc mówię sobie, obejrzę dziennik wiadomości, nowy dziennik jest. Więc mówię, zobaczę, jak to wygląda. Patrzyłem, nie jest tak źle, jak myślałem, nieprawda, nie jest tak źle, to nie jest koketeria. Nie. Jest, nie jest tak źle, jest 10, w skali 10 jest powiedzmy 3 plus mają, 4, no. Powiedzmy. Mógłbym długo na ten temat mówić, ale powiem więcej w Max TV. Natomiast obejrzałem w serial, bo jest polski serial. Bodo się nazywa. Bodo to jest polski serial historyczny. Musicie to oglądać. Ja nie wiem, chyba oglądacie to. Nie oglądacie tego serialu? Trzeci odcinek obejrzałem wczoraj. 75% listy dialogowej leci w języku niemieckim. Ja oglądam i cała rodzina się zjechała, żeby zobaczyć, bo syn przyjechał z Ameryki, więc oglądamy. Ja siedzę, siedzi rodzina, siedzi tato, mama. Ja mówię, Jezus Maria, żeby im tylko dobrze ten serial wyszedł, no bo to naprawdę zależy mi na tym. No więc oglądamy i robi się taka cisza. Po 20 minutach siostra, widzę, coś jest nie tak, bo roznosi rozmówki polsko-niemieckie. Ja mówię sobie, meine Liebe, co tu się dzieje? Ale mówię, oglądamy dalej. I w pewnym momencie ja widzę, że musi być jakiś taki moment w tym filmie, że taka przewrotka jak w Hollywood, że oni po prostu się odwrócą i ten good guy stanie się bad guy, ten bad guy staje się good, staje na odwrót, ponieważ nie dojedziemy w ten sposób do końca. Nikomu się to nie podoba, wszyscy oglądamy, ale mówimy sobie, dlaczego nie mówimy po niemiecku, jak oni zaczynają śpiewać meine Liebe, Flipke i tak dalej. Ja mówię sobie, coś tu jest nie tak. Więc żeby coś powiedzieć, potem widzę na jakąś scenę, to w prime time leci scena, gdzie jest scena seksu. Widzieliście? No nie, come on, no nie widzieliście tego? Jest scena seksu. Jest scena, widział pan, nie? Scena o seksu jest. Znaczy u nas mówiło się, w naszych czasów studenckich mówiło się trochę inaczej na ten temat, ale ja mówię sobie, to jest prime time, mi się to nie podoba, ja się wstydzę. Ja naprawdę, nie wiem, może jestem dla Ameryki, tak, Ameryka jest zbyt konserwatywna, ale tu jest scena seksu. Ale mówię, oni na pewno tam dali jakieś głębokie przesłanie do tego wszystkiego, że to nie jest tak, że jak my to widzimy, że to musi być... Ja nie wiem, bo za moich czasów była na przykład mowa o słowackim Mickiewicz, to była świątynia dumania. Więc tu jeżeli scena jest, nawet świątynie dumania mają scenę dymania. Więc mówię sobie, może to jest jakiś fikołek intelektualny, że to tak należy to oglądać. Więc ja mówię, żeby coś powiedzieć, a cała rodzina siedzi i słucha, jestem cały czerwony, więc ja mówię, ta co się odwróciła, wiecie na tej scenie, ona się odwraca, on jest tam z tyłu, ona mówi o, a ja mówię, ona wygląda jak młoda Angela Merkel. Jeszcze strzelanie wstąpiła do FDJ-u, żeby coś powiedzieć. No ale to nie działa i się okazuje potem, że rzeczywiście jest przewrotka. Na samym końcu okazuje się, że ten Niemiec, który mówił po niemiecku i który mówi do Polaka Arbeit, okazuje się, że on był zły, że on cały ten teatr w ogóle wykończył i go wywalili, teatr padł. Przyszedł nowy zarządca, którym był Polak, polski menedżer przychodzi i pierwsza rzecz, którą robi, to co? Wywala wszystkich zdolnych i utalentowanych out. No to ja mówię, że to jest rzeczywiście serial, który my znamy chyba, tak? Więc tak to wyglądało. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Więc
Więc tak to wyglądało. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten kapitał niemiecki, naprawdę, powiem wam szczerze, jak ja patrzę z daleka, z Ameryki, to widzę wszędzie kapitał niemiecki. 75% rynku medialnego w Polsce jest w rękach niemieckich. To chyba tyle wiecie, ponieważ ja to z Ameryki widzę i oglądam i mnie się to nie podoba. Ponieważ wchodzę na jeden portal, widzę drugiego, tego samego człowieka, finansowanego przez kapitał niemiecki, 100 tysięcy marek, nie wiem, funtów złotych dostaje z kapitału niemieckiego za praktycznie uprawianie niemieckiej propagandy. To są ludzie, którzy są opłacani przez niemiecki kapitał. I wy chyba to wiecie. W związku z tym ja zrobiłem taką rzecz, że na Max TV puściłem petycję, która się kręci piorunem, o ograniczenie kapitału niemieckiego w mediach na terytorium państwa polskiego. I to się kręci 100 tysięcy podpisów, tam już było, nam to chcieli zamknąć, potem otworzyli, no i tak dalej. Ale podpiszcie tę petycję. Przecież jesteście chyba polskimi mediami. Jeżeli mnie to przecież... Tak czy nie? Jesteście za, czy nie jesteście, czy jesteście przeciwko? Uważacie, że to jest dobry pomysł, czy zły? Okej. Okay. Okej. Okay. To w takim razie, czy tutaj są, jest kapitał niemiecki na sali? A, darum. No dobrze, to jestem tu jedyny, który mówi, jak jest. No cóż, trudno. Ale w takim razie, jeżeli wrócicie do domów, możecie przyjść i zobaczyć i powiedzieć, jak jest. No, możecie w domu to sobie zrobić, możecie tę petycję podpisać. Ponieważ naprawdę mnie się wydaje, że w Polsce powinien być... Ja nie mam żadnego problemu, że ktoś robi pieniądze, że ktoś zarabia, ale jeżeli ktoś wchodzi w politykę i wchodzi w politykę butami i uprawia propagandę, to nie powinno mieć miejsca, uważam. I powiem wam jedną rzecz na koniec. Ja odebrałem te nagrody, ja chciałem tutaj przyjechać w ogóle anonimowo, ponieważ nie znam nikogo. Mówię sobie, nie wiem, kto to jest, więc mówię i tak dalej. Może umówmy się jakoś tak, że przyjadę po cichu. I mówię Michałowi Lisieckiemu, mówię, słuchaj, zróbmy jakoś tak, żeby to wyglądało tak, że mnie tu właściwie nie ma, mimo że jestem. Ja mówię, dobrze, okej, okay, spróbujemy coś zrobić, więc on mówi, słuchaj, to musisz wszystko, co musisz zrobić, to musisz wyjść z samochodu do hotelu, tam do holu i tam jest winda, ona cię zabierze do góry. Okej, okay, dobra. Więc tak wychodzę, taki zduszony, żeby nie było widać. Wychodzę, dwa kroki zrobiłem od samochodu, wyskakuje człowiek i mówi, dzień dobry, panie Maxie, jak się pan miewa? Ja mówię, dzień dobry, dobrze. Idę dalej, wychodzi drugi człowiek, mówi, panie Maxie, Max TV, oglądamy wszyscy, mówimy, jak jest, no. Idę dalej i w ostatniej chwili słyszę, że ktoś biegnie za mną, więc ja już wpadam prawie, że do windy, człowiek biegnie. Wpada ze mną do windy, młody chłopak i mówi, panie Maxie, dziękuję panu za to, co pan robi dla Polski. Chciałem panu podziękować. I dla mnie taki widz to jest największa nagroda. Nazywam się Mariusz Max Koronko i mówię, jak jest. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Panowie, zostańcie z nami, bardzo prosimy. Zostańcie z nami na scenie. Zostańcie z nami na scenie. Jeśli mogę prosić, czas na pamiątkowe zdjęcie. Panie marszałku, zapraszamy ponownie. Kornel Morawiecki, Dariusz Żuk. Zapraszamy również laudatorów. Panie Pawle, proszę nas nie opuszczać. Tomku, zapraszamy. Zapraszamy wydawcę tygodnika Wprost. Chcielibyśmy uwiecznić wszystkich laureatów Nagrody Kisiela 2015 na pamiątkowym zdjęciu. Oto oni, szanowni państwo, poproszę o brawę. Laureaci Nagrody Kisiela za rok 2015. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Dziękuję państwu bardzo. Proszę, żeby panowie jeszcze na chwilę wrócili na swoje miejsca. Bo jak pisał Kisiel, człowiek to zwierzę pożądające rozrywki. Rozrywkę na najwyższym poziomie serwuje dzisiaj Zbigniew Wodecki, który teraz zaśpiewa państwu piosenkę, którą wszyscy znamy. Słowa Janusza Terakowskiego, muzykę napisał on sam, a tytuł brzmi Zacznij od Bacha. Zbigniew Wodecki.
Państwo, pięknie odnajduje się w sali balowej Zamku Królewskiego w Warszawie Zbigniew Wodecki. A to była, proszę Państwa, gala Nagród Kisiela 2015. Nagrodziliśmy w kategorii polityk Kornela Morawieckiego, w kategorii przedsiębiorca Dariusza Żaka, a publicystą roku został Mariusz Max Kolonko. Dziękuję wszystkim Państwu za przybycie. Dziękuję organizatorom gali Nagród Kisiela 2015, Tygodnikowi Wprost i PMPG Polskie Media. Dziękujemy również mecenasowi strategicznemu Nagród Kisiela, PKO Bankowi Polskiemu, mecenasowi PKN Orlen, partnerowi gali Grupie Azoty oraz patronowi medialnemu Telewizji Polskiej. Miłego wieczoru życzę Państwu.